Teraz to z Kimem Mingiem i Jo z Korei walczył w pustyni. No wtedy był najlepszym bokserem amerykańskiej reprezentacji olimpijskiej. Jak jest Michael Buffer, to znaczy, że muszą być walki o mistrzostwo świata. Dwie walki o mistrzostwo świata zapowiada Buffer. Za chwilę zobaczymy pieprzę o mistrzostwo świata w WBO Junior średnio. Ukłon w stosunku do sponsorów. Piwo, wódka, no nie będziemy wymieniać. Sędziowie Bobby Rubinstein, Potter i Linderman. Uwaga, junior średnia, mistrzostwo świata WBO. W niebieskim narożniku podęgi czarno-zielone. 29 lat, pochodzi z Blackpool. Jego bilans 25 zwycięstw, 7 przed czasem, 1 przegrana, 1 przed czasem i 1 remis. Prezentaj. Perfekcyjny rekord jako zawodowiec, 20 zwycięstw, 13 przed czasem, żadnej przegrany, żadnego remisu. Sądzący i kontynuujący tytuł mistrza świata WBO w juniorze średnim. A więc Demetrius Andrade i WBC i WBA. WBO Andrade, no i Carlos Molina. Także tutaj prowokował Rose, albo no, po prostu ma trochę sklerozy już. Jak zapomina o plocie Mayweatherze. Andrade będzie bardzo trudnym przeciwnikiem dla niego. Mańkuty, Andrade ma zdecydowaną przewagę wzrostu. On ma 190 cm wzrostu, 180 Rose. No i też przewaga zasięgu rąk Andrade'a. 196 cm, Rose 185, 11 cm. To jest dużo, zwłaszcza dla mańkuczyka. Mańkuci świetnie wykorzystują z reguły tą przewagę zasięgu rąk. Na pewno tak, a poza tym jeszcze Andrade jest zawodnikiem bardzo, powiedzmy, trudnym do boksowania. On jest, no, nie dość, że boksuje z odwrotnej pozycji. To po pierwsze, doskonałe warunki fizyczne, dobrze wyszkolony. To, co wspomniałeś, no, duże doświadczenie z ringów amatorskich. To myślę, że dzisiaj będzie naprawdę... Brian Ross miał duże problemy. Obserwowałem go przecież w paru walkach i jest to zawodnik, no, dobrze wyszkolony technicznie, no, ale nie jakiś wielki wirtuoz. No. Co prawda rekord ma bardzo dobry, 25. No, to jest pierwsza runda. Mamy knockdown w pierwszej rundzie. Przed walką Andrade odgrażał się. Rozwerwę go na kawałki, na strzępy. Jestem złym człowiekiem, zleję mu tyłek, nokautuję, no. Jest to dobre wzrosty, na razie trzeba serio traktować te podróżki. Dobra, Andrade dużo umie, potrafi, wysiął się pokazać w pierwszej fazie, w tej pierwszej rundy. Po ataku wielokrotnie schodzi w prawą stronę, zmienia takie typowe akcje dla przedstawicielem Wielkiej Szkoły Boksu, to oczywiście nielicznymi wyjątkami, tylko dla Bitkei i Fisora jeszcze bardzo można wymienić. Andrade, przypomnę, broni tytułu mistrza świata, to jego pierwsza obrona, zdobył tytuł
wygrywając niejednogłośnie na punkcie z Venusem Adriosanem. To było w Korei Syryjskiej 9 listopada. Pierwsze ludzie tej walki były na deskach, ale przełamał kryzys no i wygrał. Are you listening? Damn. Szybszy jest Andrej od swojego przeciwnika i mamy kolejny knockdown. No to był prawie sierpowy, błyskawiczny. Odchodząc, trzepnął tak pocałunek na pożegnanie. Tylko czy już na pożegnanie definitywne, czy to prawie zerwanie będzie krótkie. Tak będzie walczył, ale Rose parę razy już miał randki z deskami. Jeszcze jeden na prosto. Tutaj Rose widać zrobił pełną destrukcję, ten ostatni cios Andrejta na nim i tutaj próbuje sobie w tej chwili w ataku bardzo odkryty, bardzo niebezpiecznie narażony na właśnie jeszcze prawy sierpowy Amerykanina. Po dwóch takich czasach już Rose wyliczał. Koncert boksu wykonany Rose jest tłem na razie. Tak, rzeczywiście bardzo przestronnie boks prezentuje Andrej na tle Briana Rose'a i widać tutaj nawet przejścia w atak, który się ustawia raz lewej, raz prawej stronie, czyli swobodę.
jeszcze raz. O właśnie, to jest takie... Na odchodne. Prawy kierkowy w skroń. Are you listening? Damn. Jeszcze. Yeah. Zadajesz ciosy, ekipa fizyjna.
Andrejda. 21, 14 przed czasem. Pan mówił, że jego cel i marzenie to powalczyć z Floydem Mayweatherem juniorem, zanim przejdzie na emeryturę i zamknie bokserski bank, z którego wszyscy rywale Mayweathera wyciągali wypłaty życia. Czasu zostało mu niewiele, bo Mayweather zapowiedział, że stoczy jeszcze 3 walki, ale no może właśnie jednym z tych 3 rywali będzie właśnie Demetrius Andrade. Pociesza swojego rywala, to miły gest. Zupełnie rozbity, nie wiem, czy tam też nie został złamany nos. Może być taka sytuacja, no ale tutaj... Zwycięstwo Andrade'a, 14 przed czasem. Seconds of round number 7, the winner by technical knockout, and still the undefeated WBO. A więc proszę Państwa, w pierwszej minucie, 19 sekundzie, 7 rundy, sędzia ringowy Michael Griffin zatrzymał walkę i